witajcie. No i jesteśmy w Helu, w porcie. Pięknie to wszystko wygląda. Wieje taki ciepły wiatr, kurtkę musiałem zdjąć. No tutaj jajo prezesa, jak to mówią. A dokładnie prezydenta, tak? Stochel. Pięknie to wygląda, odbijające się słońce. Delikatny wiatr. No i to super, że naprawdę tak posłuchać tutaj w ciszy, kiedy nie ma innych. No to jest coś niesamowitego. No i żeby było ciekawiej, ten mój wyjazd jakby dedykowany temu, że ten kaszel taki suchy i cała reszta. No i jakoś tak na razie się to uspokaja, widzę. I tylko się z tego cieszyć, że tak to się fajnie porobiło. Także to cieszę się z tego bardzo. Poczekajcie, zobaczę na drugą stronę zaraz. No i jak widzicie, wspaniały fragment małej plaży w Helu. Tam na końcu jest port wojenny. Nie wiem, tam były jakieś przeprowadzki, wyprowadzki. Nie wiem, czy to jest w dalszym ciągu, czy nie, ale żadnego statku wojennego w nim nie widać. Za to tutaj widać doskonale piękną, małą plażę w Helu. Woda jest piękna, przezroczysta. Na dużej odległości jest płytka. Naprawdę wspaniale to wygląda i warto się być może w długi weekend tutaj wybrać. Ja mam blisko, tak, bo ja w Gdańsku jestem, ale wszyscy ci, którzy gdzieś tam dalej, to warto tu przyjechać. Czasami warto statkiem albo kolejką, bo tu kolejki dość często jeżdżą w sezonie w maju, i przyjechać i pooglądać sobie wszystko, odpocząć, posłuchać szumu fal. Super. A później jeszcze spróbuję coś dalej sfilmować. No na razie, cześć wam.